Zobaczycie, kto zajmował mi drona. Zobaczycie, jak można zablokować skradzionego drona, żeby nikt nim nie latał. Będzie rozdanie prezentów oraz na końcu filmu będzie opowieść z cyklu Było nie minęło. Zapraszam grupy lubiące grzebać w historii do kontaktu ze mną. Najlepiej na YouTubie lub Facebooku. Witam wszystkich serdecznie na kanale Fioletowy Świat. Słuchajcie, mam dla was dzisiaj nowiny wielkie. Odzyskałem drona za pomocą tego urządzenia kontrolera RC DJI. W jaki sposób? Zobaczycie w dalszej części filmu. Zapraszam. Muszę wam powiedzieć, dlaczego trochę niewyraźnie mówię. Otóż mam dwa nowe aparaty od chirurg ortodonty pani Kasi ze Szczecina, za co bardzo dziękuję. Najlepszy chirurg ortodonta w Polsce. Przypadek sprawił, że ktoś zajmował mi drona i zdecydowałem się, pomimo tego, że mam dwa aparaty ortodontyczne, nagrać ten bardzo ciekawy film specjalnie dla was. Dawaj tu drona bliżej. Jeszcze troszkę niżej. O, teraz podnieś jeszcze troszkę. 17 wystartowałem z wieży widokowej w lesie. Zwracajcie uwagę na datę, aby rozwiązać dalszą część zagadki, kto zajmował mi drona. No i od razu stoi. Tam pokaż tam. Nie widać go. Trzeba go widać. Już pomachaj Wiktory. Rozładowała się bateria w dronie i musiał awaryjnie lądować na ulicy Leśnej, namierzany przez 31 satelitów, ale niestety go tam nie było. I teraz jedziemy na miejsce przestępstwa przeprowadzić śledztwo. Przyjeżdżamy na miejsce, patrzę, nie ma drona. Co robię? Wyciągam telefon, dzwonię do porucznika Borewicza, opowiadam mu całą historię i wiecie, co powiedział? Skup się! Uwaga, ja 07. No to zaczynamy, chłopcy, cisza w eterze. Bez odbioru. No to skanuję teren. I skanuję urządzenia. Kontroler RC ma te same dane, zapisuje to na telefonie. Aha, i już wiem, kto ukradł drona. Nie będę cicho. Można poprosić DJI też o ostatnią lokację drona i zapukać tam z policją. Nie ruszaj się. Można zablokować skradzionego drona, żeby nikt nim nie latał. Wystarczy w ten sposób, który pokazuję, za pomocą urządzenia RC zgłosić do DJI i zostanie zablokowany i tyle. Ale że lubię ludziom pomagać, to nie zgłaszam kradzieży przedmiotu o wartości powyżej 800 zł, tylko pomyślałem, jak zrobić to w inny sposób, żeby wyciągnąć Janusza z dziupli i oddał mi drona. Włażę z butami w internet, jak widać. Wracam do domu, siadam do komputera, montuję film pod tytułem Jak stracić drona. Polecam wam obejrzeć, kto jeszcze nie ogląda, żebyście wiedzieli, o co chodzi w tym odcinku. I wrzucam go do sieci. Targetuję film na miejscowość i okolice w promieniu 15 km, żeby każdy dostał na telefon pod nos ten film i obejrzał. W pierwszy dzień obejrzało już 4000 osób.
I reakcja jest taka, że wieczorem pojawiają się pierwsze wiadomości na Facebooku. 20 wiadomości dostaję na temat drona. Opowiem wam, jak za pomocą tego urządzenia RC i danych, które zapisuję, oraz niespodzianka, którą opowiem później, zapisuję wszystkie dane, lot, czas, godzinę i 32 satelity jego pilnują, namierzają w trakcie. No i tak, żeby bezpiecznie latać, nie zrobić sobie krzywdy ani nikomu, trzeba się zarejestrować na stronie drony ULC Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Najpierw się rejestrujesz, potem logujesz, wpisujesz swoje dane wszystkie. Czekasz 3 minuty i pracownik Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który siedzi po drugiej stronie, weryfikuje twoje dane i za 3 minuty dostajesz potwierdzenie z numerem operatora. Następnie instalujesz aplikację Drone Radar, która jest bezpłatna i kiedy robimy pierwszy check-in, trzeba wpisać numer operatora i numer seryjny drona. Także nie możesz pożyczać kolesiom. Ani nie możesz ukraść drona, żeby sobie go poużywać, ponieważ jest to osobista rzecz przypisana do konkretnej osoby. To pierwszy krok, który trzeba zrobić, żeby uruchomić drona po zakupie. Trzeba zeskanować kod. Otwieramy pudełko, tu jest kod. Zeskanowany. Cyk. Otwórz w przeglądarce. Pobieramy aplikację. Instalujemy. I robimy update kontrolera i drona. Robimy check-in do startu. Cyk. Zobaczymy, czy ktoś tu lata. Wpisujemy imię, nazwisko i numer telefonu. I Urząd Lotnictwa Cywilnego będzie wiedział, kto ja jestem, tak? Ponieważ każdy dron ma swoje numery seryjne. Ma swoje numery seryjne przypisane do operatora i do urządzenia matki. To jest matka, to jest ojciec. Ponieważ najpierw, żeby uruchomić drona, trzeba pobrać, zeskanować kod z pudełka, zainstalować aplikację, zrobić update urządzeń i od razu wtedy zapisane są numery seryjne urządzeń i to jest jako matka sterownik do drona, a to jest jako ojciec. Nie tylko numery seryjne drona są zapisywane na serwerach i w urządzeniu, ale również numer seryjny kamery i baterii nawet. Ponieważ drony biorą udział w wojnie po wschodniej naszej stronie Polski, na Ukrainie, przeciwko Rosji. I mini są wykorzystywane do rozminowywania pól minowych, a jak widzicie, można zamontować urządzenie do zrzutu prezentów. I na przykład jak spotka czołg z otwartą klapą, może mu zrzucić prezent niespodziankę. A do takiego dużego drona Turcy przyłączyli karabin maszynowy, ponieważ stwierdzili, że ubić Ruska to przyjemność, nie praca. Mógł latać i będę śledzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. A wojsko to wiadomo, nie? Wojsko oczywiście też nas inwigiluje cały czas. Także jak masz zarejestrowanego drona w dzisiejszych czasach i pójdziesz do toalety, to wywiad będzie wiedział, ile wody spuściłeś. Numer stacyjny operatora, trzeba wpisać wszystkie informacje. Ile minut będziesz latać, tak? Ile czasu, jak wysoko. I wtedy dostaniemy pozwolenie na start, żeby z kimś się nie zderzyć, nie? Deklarowany czas lotu 30 minut. Dron to nie zabawka, dron to jest statek powietrzny. Wszystkie drony widać, obserwuje Urząd Lotnictwa Cywilnego. Widać, ile jest dronów w powietrzu w tej chwili? Po to, żeby bezpiecznie można było latać samolotami, na przykład. Tutaj, jak widzicie, sam osobiście pilotuję samolot marki Cessna i oczywiście też trzeba zrobić check-in, zameldować się do wieży kontrolnej w Gdańsku, do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, aby nie spowodować wypadku i samemu sobie nie zrobić krzywdy. Na pewno widzieliście na jakimś filmie, jak kontrolerzy ruchu lotniczego przestawiają te kloczki na mapie. Kolega, który tutaj leci razem ze mną, właśnie wynalazł jedną z takich aplikacji. Napisał aplikację do zdawania prawa jazdy razem z bratem. Paralotnią na przykład innymi dronami, żeby nie zrobić komuś krzywdy albo nie spowodować wypadku.
tutaj są radary i pilnuje nas Urząd Lotnictwa Cywilnego, widzicie? Są wszelkie namiary z numerem telefonu, kto tutaj lata. Nad jeziorem tutaj, gdzie łowię ryby. Tu na przykład koleś awioneczką sobie często lata nad nami. A tu jest. Tu na przykład wam pokażę, nie? Widzicie? Żagań. Poligon wojskowy, nie? Próbuję tutaj latać? Nie można, jest czerwona lampka. Dlaczego? Ponieważ obiekt szkolenia wojsk lądowych, Żagań. Widzicie? Numer telefonu, możecie zadzwonić do nich i zapytać, czy możecie tam polatać. Wszystkie drony jako statki powietrzne są pilnowane cały czas przez radary. Tu jesteśmy my, jak wchlichniecie, będzie nas widać. I wszystkie drony, które latają dzisiaj nad Polską, widać całą mapę tutaj. Nie? Na biało jeszcze nie ma pozwolenia na start, na żółto będzie można startować. Widzicie? Status zgłoszony. Start, którego dnia, o której godzinie, o której... Szerokość, długość geograficzna i mamy numer telefonu. Możemy do mnie zadzwonić, wystarczy tylko kliknąć. Nie? Pokażemy jeszcze, jak znaleźć drona, który wylądował na przykład w Tel Awiwie. Mamy tutaj taką... Widzicie taką funkcję? Find my drone. Wklikuję. Widzi go, szuka go po GPS-ie, gdzie jesteśmy. I start. Będzie pikał i świecił. Nie, pokaż tam. Szukaj go. Nisko, bliżej nie wiem. Świeci i pika. Słychać? Stop. Bo znaleźliśmy. Dziękujemy, zapraszamy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie na kolejne odcinki na kanał Fioletowy Świat. I pozdrawiam kolegę, który powiedział mi, że tutaj jest fajna wieża widokowa w lesie, oraz jego żonę i tu tych dwóch łobuziaków, co siedzą koło niego teraz w tej chwili. Pozdrawiam serdecznie. Mieszka on na stałe w Nowinach, a przebywa tymczasowo za granicą. Zapraszam do zabawy w detektywa. Wyspieguj na moim kanale, kto to jest, i napisz fajny komentarz. Za najciekawszy komentarz jest wspaniały prezent, zestaw. Koszulka z logo Fioletowy Świat, dmuchana poduszka oraz termos 0,5 do kawy. Za drugie i trzecie miejsce koszulka z logo Fioletowy Świat. Szczegóły w opisie pod filmem. Zobaczcie również, jaką ma ciekawą funkcję. Oprócz tego, że ma zapisane numery seryjne, jak i na pudełku, i możemy go odnaleźć wszędzie po satelitach i w internecie po numerach seryjnych, ma taką też opcję. Kontroler RC, że nagrywa to samo co dron w czasie lotu. Widzicie? Włączamy i jest nagrywanie. I nagrałem właśnie, jak lądował i kto do niego podszedł, żeby go zabrać. Pokażę wam w dalszej części filmu. Autostart. Zobaczcie, to nagrywa dron. Widzicie, to nagrywa dron. Klikuję nagrywanie i mam taki bajer. Zobaczcie. Widzę nagrywanie i urządzenie nagrywa to samo co dron.
i widzicie, kto się zatrzymał, aby zabrać mojego drona. To jest bardzo mała miejscowość, więc na pewno jest tylko jeden taki samochód w takim kolorze, więc wiecie, kto to jest. Chodźmy teraz na wieżę widokową, kilometr dalej od ulicy Leśnej. Pokażę ci, co widać z mojego telefonu, który ma wbudowany aparat z zoomem cyfrowym i ma 108 megapikseli. Najpierw strzelam fotkę, zrobię przybliżenie, powiększenie i zobacz, co widać ciekawego na ulicy Leśnej. Znajdź kilka fajnych szczegółów. No i mamy kamerę, która nagrywa Janusza cały dzień. Takich kamer jest na ulicy Leśnej kilka. To nagranie aparatem fotograficznym bez teleobiektywu. Zobacz, co widać z wieży widokowej w lesie. Kilometr dalej. Teraz zobacz, nagrywam wideo telefonem. Widzisz, co widać tu na wyświetlaczu aparatu? Ulicę Leśną. I robię teraz zbliżenie. Fajny widok, prawda? 17. Dron ląduje awaryjnie na ulicy Leśnej i znika w niewyjaśnionych okolicznościach. 18. Robię film, wrzucam na YouTube'a. Trochę to trwa, zanim YouTube przetworzy na jakość 4K. Dosyć długo. I 19. film startuje i już mamy pierwsze meldunki na Facebooku. Następnie 20. 14.29, jak widzicie, dzwoni Janusz. I mówi: dziaduś oglądał taki film, jak zginął dron i prosił, żebym go oddał, więc dzwonię. No to umawiamy się, ale Janusz, ostrożny, nie chce się umówić na dziupli, umawia się ze mną pod sklepem. Okej, zostało mi jeszcze 3,5 godziny do spotkania, więc pokażę wam jeszcze kilka ciekawostek. Aby znaleźć się po numerze telefonu, wystarczy obojętnie jaka aplikacja do śledzenia dzieci. Wpisujemy numer telefonu i zobaczymy, gdzie dziecko chodzi, co robi, ile siedzi na internecie, na jakich stronach. To jest tylko przykład, takich aplikacji jest mnóstwo. Mogę cię nawet słyszeć i wysłać ci wiadomość. Widzisz? Januszek chciał się dowiedzieć, jak zmienić koło, więc siedział półtorej godziny na YouTubie. Także jak zainstaluję tą aplikację, to słyszę, co robisz w tej chwili i widzę. Ponieważ nie tylko ta kamera i ta kamera z tyłu jest, bo rządy nas inwigilują i różne korporacje. I masz też kamerę tutaj w środku zainstalowaną. Za chwilę usłyszysz, jak słyszę cię, co robisz. Nie ruszaj się.
Mam jeszcze czas, więc przeglądam sobie wiadomości o tej miejscowości w internecie. No i widzę, że łatwo nie będzie. Powtarzam, nie mamy zamiaru żartować. Proponuję, wyrzućcie broń i przestańcie być śmieszni. Bawić się w ten dziwny komiks dla ubogich. Przybywam wcześniej na umówione miejsce spotkania, ale przewidziałem to, że Janusz będzie kazał mi czekać, ponieważ musi sprawdzić, czy nie przyjechałem z policją albo z kolegami, tak jak on. Więc dzwonię do niego i pytam. Mówi, że będzie za 10 minut. No to czyli jest tak, jak przewidziałem. Podjeżdża z dwoma kolegami, takim autem, nie rzucającym się w oczy, bo przecież tutaj w miejscowości każdy ma takie auto. Zażądał okupu, dokonujemy wymiany za okup. Nie przejmuję się tym wcale, ponieważ wiem, a Janusz nie, że karma powraca. Ma złamaną tylną nogę. Przy awaryjnym lądowaniu złamał sobie tylną lewą nogę. Muszę wysłać go do chirurga. Odzyskałem drona, ale karty SD nie ma. I jak myślicie, czy wypadła podczas lądowania, czy... Napiszcie w komentarzu. Taką kartę SIM też można namierzyć. Nawet bez baterii. Oglądaliście filmy, jak to chłopaki wyjmują z telefonu i łamią ją na pół. Bo ją też można namierzyć. W wypadkach w górach, jeżeli ktoś wpadnie w szczelinę, nawet go zasypie śnieg, znajdują poszkodowanego. Na pewno słyszeliście i widzieliście w wiadomościach o takich przypadkach. Ruscy wymyślili, jak to zrobić. Ruscy spiedzy przeciwko Amerykanom. Mieli w obozie swojego ziomka, wynalazcę, i powiedzieli mu, zaproponowali, że jak zrobi niewykrywalny podsłuch, to wypuszczą go z gułagu. No i tak zrobił. Za chwilę wam pokażę, jakie to urządzenie. Rosyjskie dzieci, odpowiednik skauta amerykańskiego, czyli pionierzy, przynieśli ambasadorowi amerykańskiemu do ambasady amerykańskiej w Moskwie taki prezent, wystrugany w drewnie herb amerykański, w którym był ukryty w środku właśnie ten niewykrywalny podsłuch, ponieważ nie miał zasilania elektrycznego. Siedzieli sobie niedaleko ambasady w samochodzie z odbiornikiem radiowym, który odbierał fale nadawane przez tą membranę wzmacniane przez antenę. I w ten sposób Rosjanie od 1945 roku w czasach zimnej wojny podsłuchiwali przez 20 lat Amerykanów, będąc niewykrywalni. Jak przeprowadzić śledztwo na własną rękę? W internecie są informacje o wszystkim i o wszystkich. Musisz jednak wiedzieć, jak się do nich dostać. W większości przypadków dotrzesz do nich za pomocą zwykłej wyszukiwarki internetowej, czyli mega wyszukiwarki, która ma wszystkie wyszukiwarki podpięte do siebie. A już za chwilę było nie minęło. Możesz odnaleźć w archiwum państwowym, ponieważ jest bardzo dobrze zabezpieczone, nawet dokumenty sprzed II wojny światowej, samochodu, który chciałeś być zarejestrować jako zabytek w czasach obecnych. To jest polski Fiat z 1920 roku. Bardzo dużo takich dokumentów się zachowało. Dostajesz duplikat i rejestrujesz go jako pojazd zabytkowy, który wygląda w tej chwili tak. Żeby zobaczyć kolejny wspaniały odcinek, subskrybuj mój kanał. Zobacz pod filmem, kliknij subskrybuj, potem dzwoneczek, a następnie zaznacz wszystko. Wtedy dostaniesz powiadomienie, kiedy będzie kolejny odcinek. Dziękuję i zapraszam ponownie.